Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A to oczywiście Ratropolis. I dzisiaj gramy budowlańczem. Mój cel może was zaskoczyć czy coś. Oczywiście dalej na zanieczyszczeniu 5. Chciałbym przejść oczywiście, ale nie standardową strategią pod skorpiony, nie jakąś pod armię. Dzisiaj chciałbym spróbować zrobić po prostu bastion, wiesz, strażniczych. Nie wiem jak to wyjdzie, ale wiecie. Bierzemy maksa, ile się da tylko. Jak to się nazywało, no. O, patrzcie, świąteczne jeszcze jest. No, maksa tych, jak to się nazywa, no. Ach, słów mi brakuje. O, może się przydać. No, poziomów. Kiedy tylko jest okazja, to używamy, licząc na wieże czy jakieś inne budynki obronne i no. Rozumiecie, o co chodzi. Szpikiniar, me. Kiedyś to chyba lepiej się nazywało, naprawdę jestem prawie przekonany co do tego. Dobra. Ale mniejsza z tym, okej, okay, szybko stawiamy. Nadciąga armia. Jakrot mogę tak przyspieszyć, wiecie, postawić chociaż jednego takiego i będę miał spokój. Dobra. I teraz tak, przetasowanie. I co my tu mamy? Wszystkie sery. No akurat tym razem, jeśli już to dom bym musiał zastawić. O, błogosławieństwo. Fajna rzecz, ale nie mogę. Po prostu nie. Jeszcze za wcześnie nie mam karty, którą by się opłacało, więc trzeba niestety na chałupę. Dobra, ser. No i cóż. Czas przetasowywać. I powiem szczerze, tym razem, chociaż wiem, że nie jest optymalne, chciałbym budować od razu budynki drugiego poziomu. Może poza, jak to się nazywa, no niektórymi. Ale na ogół tak właśnie chciałbym, żeby było. O, fajne. Powiem wam szczerze, bardzo fajne, ale lepiej nie. Prędzej wziąłbym jego. Zawsze coś, po prostu, na wszelki wypadek. I mur. Wiecie, żeby tak pomału już przygotowywać się na wszystko. No, a teraz wracając. Chciałbym właśnie większość budynków wstawiać od razu na drugi poziom, czyli nawet chałupy. Wiem, że w ten sposób, no dużo, to się nie będę szybko rozwijał i w ogóle, ale no miejsca może mi starczyć na więcej. Popatrzcie, to jest 3-1, teraz jest 5-2. No, nie zyskałem pełnego szczura, bo tam jeden mniej, ale przynajmniej nie zajmuje to dwóch miejsc. Dobra. Teraz zboże. Ponownie. I budynek. Co tym razem? Plac. Dużo miejsca zajmuje. Ale dobra, zapraszam przywódcy. No, na tą strategię się przyda, żeby mieć po prostu pełno budynków, które były przygotowane na różne sytuacje. Teraz karta, dom, poziom. Karta jakaś dobra? Farma. O, super. I kości. Na początek pozwólcie, że wezmę jednak farmę. Jak widać, mamy spore wręcz problemy, można powiedzieć, z tym. No, ze wszystkim, więc mogę poczekać na te sery. Tak. Więc no, taka farma może nieźle ułatwić rozgrywkę, pomijając to, że niestety jedna ze stron nie będzie mogła dostać swojej wieży, chyba jak ją postawię. Ale dobra. Z tej strony odciąga wojsko wroga, więc idziemy tutaj już przedłużyć. Oczywiście doradca. Wiem, że nie jest to może najmądrzejsze, ale no, jednak i tak wolę to zrobić. Sery, ile tutaj jest sery? 2 sery. Gdybym mógł, ale nie. Powiem wam szczerze, nie. Jakkolwiek by to miało, czy nie miało być, nie jestem w stanie po prostu wziąć w takiej sytuacji losową umiejętność. Zboże, doradca. Doradca, oczywiście. U. Dobrze. Nawet bardzo. Błogosławieństwo? W sumie na niego będę miał za darmo. Z czasem. Tutaj jakieś zadanie? Slamsy. O. Nie. Teraz mogę wziąć sery, szczerze. Nie jest to może najlepsze, ale przynajmniej cokolwiek i mi przygotowane. I teraz tak. Ich jeśli dam na zero, to
W sumie będzie fajnie, tylko że to też za dużo mnie nie wspomoże. Ale dobra, podpalanie wrogów bardzo szybko to będzie w sumie chyba jednym z lepszych rozwiązań, jeśli się chce łatwo pozbyć wrogów. Wiecie, taka grupowa, nie pojedyncza, bo jednak takie są pojedyncze. I tak wiem, że nie jest to najlepsze. Na nich nie mogę polegać ze względu na to, że bossy są chyba odporne. Dobra, mamy wieżę. Mamy wieżę. Sprawda, gdybym rzucił dwa, to była większa szansa, ale no, przynajmniej jedną mam. Więc dobra. Cokolwiek się udało poruszyć. Ile mam tego złota? Mało, dobra, czyli poziom. Domek, złoto, o, błogosławieństwo. Tym razem pójdę w domek. Nie ukrywam, po prostu... Domy też są bardzo ważne. Co? O. Co? Hazard, wiejski błazen podchodzi do ciebie w wesołym nastroju. Nigdy nie do końca rozumiałeś... Nie do końca rozumiałeś tego Gryzona, dobra. Spróbuj zgadnąć, w której ręce trzymam tę kostkę. Jest 50 na 50, zaufaj moim... Zaufaj swoim szansom. Jeśli odgadujesz prawnie, jedna losowa karta zostanie ulepszona, jedna zostanie odrzucona. Wiecie co? Nie wierzę w szczęście. Wiem, że mogłem pewnie na tym nieźle skorzystać, ale... Wolę jednak nie tracić karty, by jeszcze bym stracił jego i co wtedy? No właśnie. Ale okej, nie przejmujmy się tym teraz. Postawmy kolejny domek zamiast tego i będzie spokój. Co my tu mamy? Się przyda tutaj, co? Klasztor, dobra. Też może być. I tak, zboże. Jak zwykle kaski nie ma. Więc użyjmy mocy, zobaczmy co tu mamy. Wilczy dół, straż pożarna. Wilczy dół, dobra. Tutaj mogę postawić, czy coś, wiecie, jeśli już nie mam tych, jak to się nazywa. Nie ma wieży. Po prostu postarać się chociaż tu te trzy zostawić na wilcze doły, czy coś. A, jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o wieże. Ja wiem, że mówiłem, że chciałbym większość budynków mieć od razu na dwójce, ale wieże najpierw bym chciał tak po dwie przynajmniej postawić. Wiecie, po to, żeby chociażby mieć spokój, a potem dopiero ulepszać. Dobra. Usuń kartę, złoto, dom. Oczywiście, że dom na obecnym... Na obecną sytuację nie mam po prostu niczego lepszego. Straż pożarna, super. Może być bardzo cenna, ale... Jeszcze nie teraz. Jak tam stoisko z serem? Dobra, zaraz będzie. O, super. No i niestety. Jestem zmuszony dokonać oczyszczenia. Domek oczywiście podwyższamy. Jak zwykle. I okej, mamy sery, to przynajmniej tyle. I co tutaj? Bo jednak wieża moim zdaniem pomoże im na tyle, że pierwsze kilka fal. Trzymam sobie, dobra, dopóki nie przyjdą łasicy, to prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu po prostu z walką. Teraz tak, za co zrobię 55, czyli się opłaca. A czynsz póki co mogę narzucić na co? W sumie na klasztor i tak, jego efektów aż tak nie potrzebujemy. Dodatku za każdy budynek. Wiecie co? To jest super. Owszem, to niby mam jakieś trebusze i w ogóle ruiny, jakieś super rzeczy, ale nie no, podatek. Dobrze. To tak, zboże. I chciałbym coś ewentualnie dostawić, ale po pierwsze nie mam szczurów, a po drugie... No. Szczurnia. Czy wy to widzicie? Mam tutaj już... Jeden z ważniejszych budynków, jeśli chce się nie polegać na budowie domów. Więc inaczej mówiąc, domki już nie będą aż tak potrzebne dzięki szczurni. Teraz co 2 minuty daje nam 2 szczury. Więc no, jest dobrze. Klasztor bym w sumie mógł. A jeszcze to nie jest problem. Karta, dom, poziom przywódcy, karta... Okej. I mamy skorpiona, ale wiecie co, no...
Wybrany budynek otrzymuje jeden oprócz 7 obrażeń. Naprawdę chyba nie muszę mówić, jakie to dobre combo będzie. Nie wiem, czy go dobrze postawiłem, czy nie, czy co, jak. Ja mniejsza z tym, zaraz się zobaczę. A właśnie, hej kupiec, masz tutaj coś dobrego? Wezmę jedną fabrykę skorpionów, chociaż wiecie. Jeśli miałoby być źle, to może nie będzie aż tak źle. A teraz zobaczmy, co my tu mamy. Tartak, szczur cały. No niestety. Więcej tu już nie postawię, ale podwójny tartak na pewno ułatwi nam konstruowanie przyszłych budynków. Jeszcze ci, zobaczmy zaraz, jak to będzie. Dobra, sery można też odebrać. Ser oczywiście. Tutaj co mamy? Usuń domek albo złoto. Chyba pora usuwać. W sumie mogę usuwać już pomału sery. Tak de facto to w sumie. No nie są one już jakoś szczególnie mocno potrzebne ze względu na to, że mamy ulepszoną. No, ulepszony sklep z serem. Wyjdziecie tam oczywiście, koledzy. Tak. Dobra. Kolejnego to tutaj. I tak. Brakuje nam szczurów. Teraz mogę wam powiedzieć szczerze, że zaczyna mi brakować szczurów, ale no. Na ten moment szczurnia powinna się rozkręcić, będzie wtedy większy spokój. Gotówki w sumie nie brakuje. Już tak myślałem, że może też gotówki, ale no niestety tylko szczurów. O, dobra, szczurnia. Teraz zadaję 7 obrażeń każdą strzałą, co jest pocieszające pod tym względem, że jeśli uda się ulepszyć te dwie strzały po 7, no, mogą nieźle ułatwić robotę. Doradcy mi się ten atak. No, dobra, zobaczymy, co to będzie. To? Trafiłem na najlepsze, co może być. O, dobra, wilczy dół. Nie jest to może idealne, ale... losowy budynek, losowa ekonomia, budynek, tartek. Mogą być lepiej. Dobra, teraz zobaczymy, co się trafi. Też pożar na dom. Jest to gdzieś jakieś dowolne miejsce. Jeden nowe miejsce na dom, co postawię dom. To jest tak, wilczy dół mieliśmy tutaj, to jeszcze. Ulepszyć go? Dobra, w sumie ulepszę. Specjalna amunicja oczywiście. 8 i patrzcie, jak pięknie, szybko teraz. Okej, okay, to jest jeszcze jedna kwestia, skorpion. Odbiorę chociaż jednego. Tutaj usuwamy kolejny ser. Powsze karty, podstawowsze. Dziwne słowo, wiem, że ono nie istnieje, ja sobie wymyśliłem, ale... bardziej podstawowe rozumiecie, o co chodzi. Dobra. Ta strona niestety nie trzyma się wcale tak dobrze, jakbym chciał. Okej, okay. Otrzymaj 3 losowe budynki. Skład amunicji. O nie. Nie wierzę. Wiecie co, nie mam tego jak zastosować. Biblioteka super i w ogóle, ale no nie mam jak zastosować, szkoda, bo czuję, że to jest potężne. Stawić obok takiej wieży i cieszyć się po prostu. Co tego dopiero teraz zauważyłem, patrzcie, on jest tak na Mikołaja ubrany. Fajne, naprawdę fajne. Dobra. Wyjście parę sekund, nie wiem za ile będzie. A, zdąży. Podatku ścienny. Bo podatek ścienny. Jest najlepsze, ale dobra. Wow. Ryzykowne, powiem wam szczerze, ale... biorę. Po prostu bierę. Nic do dociń się. Murek też. Nie miał problemu ze szczurami ponownie. Ale
jaką wieżę przygotuję do tego, żeby strzelała tak szybko, jak strzeli, dajmy to za kilkanaście, znaczy nawet nie kilkanaście, kilkadziesiąt, powiedzmy, może nawet obrażeń. Wiecie, jak to się fajnie skończy wtedy? Coś jeszcze? Nie, dosyć nic. Dobra. Dawaj ta, szybciej. Ze względu na sytuację, to niestety tutaj trzeba skorpiona dać, strażnika. Tartak, nie. Tutaj muszę przemieszać, bo jednak chcę jak najwięcej, wiecie, tego wszystkiego. Miotać płomieni może nie będzie najlepszym wyborem, ale no. Budynek to budynek, a obiecałem sobie, że będę dawał budynki. O, dobra. Przy okazji te mury już na tym poziomie chciałbym trochę przedłużyć. Ej, no patrzcie na to, jak to pięknie po prostu podpala wszystko. No i niestety jestem zmuszony to odrzucić. Nie chciałbym, ale no muszę. Żeby zdobyć trzy karty budynków. Chociaż, dobra, zdobyć dwie, trudno. Minus 4 podatku, oczywiście dostaniecie swoje minus 4 podatku. Dobra. Nie, ja muszę to po prostu robić. Market i sklep z serem. Co jest, nie ma miejsca na marketę? A, market zajmuje 3 miejsca, tu kamień akurat ma. Dobra, to trudno. Nie biorę. Zobacz, amunicji fajnie byłoby zamiast tego domu tu mieć, ale nie. Nie mam jak. Dobra, to czynsz na razie może być na... W sumie na co? A na to, bo z tej strony nie idą, to niech będzie. I tak, dwa budynki. Dobra, nie, ten w sumie jeszcze fajnie, ale punkt zasłonienia... Powiem szczerze, nie. Nie czuję, żeby punkt zasłaniania był mi potrzebny. Przynajmniej jeszcze nie teraz. A, i teraz dobra. Ser czy punkt zasłaniania? Szczerze zacząć od punktu zasłaniania, bo ser jakkolwiek jeszcze może się przydać. Ten punkt niekoniecznie. Dobra, błogosławieństwo. Wziąłbym teraz na drobiazgi majsterkowicze. Wiecie, no, im tańsze będą, tym łatwiej będzie mi przygotować wieżę. I nie mówię tylko o tym, może jeszcze jakąś inną kiedyś przygotuję. O nie, beczka. No, na całe szczęście jestem przygotowany na inwazję beczek. Po części. Dobra, powiedziałbym, że może nawet nie za bardzo, ale niech będzie, że tak, że jestem. Okej, super, tak. Aktywuję serię, bo czemu by nie? No i co my tu mamy? Dom, karta... I jakieś inne rzeczy. Wezmę. Może nie teraz, ale ogólnie na pewno się przyda. I teraz co mamy? Drobiazgi majsterkowicza? Nie mamy szczuru. Dobra, będę mógł ich użyć na szczęście. Nie wiem, czy to ma sens. Mówiąc szczerze. O, jakieś zadanie. Tracę połowę złota, no niestety. Nie mogę oddać szczura, tym bardziej zmniejszyć ataku moim wojskom. Bo jednak wojska mam słabe i no. Bardziej się skupiam na budynkach. A coś musi trzymać po prostu to, tą wartę przy murach. Żeby wiecie, no, wszystko nie padło. Serio skorpion? A nie, dobra, już myślałem, że skorpion umarł. Dobra. Jednego skorpiona tutaj dostawię. I w tym samym sposobem w sumie zablokowałem sobie opcję rozstawienia PC od amunicji. Dobra. Teraz kiedy jest taka sytuacja, to wyłączymy tą stronę, czy tę stronę, mniejsza z tym. Serio, szefu, akurat musisz trafić beczka. Dlaczego chyba bossa nie mogłem trafić tutaj? No cóż. Cię nowy wróg, bo tu pierwszy raz trafiłem, ale no. Mam wolny szczur, ale nie. Teraz to nie jest dobry pomysł. Bez amunicji, no niestety. No i teraz się chyba już odbije na mnie to, że nie zainwestowałem dobrze w... Tylko w jakieś budynki mi się zachciało. A, niestety. No, niestety.
nie odratuję już. Wiem, że mógłbym tam wcześniej ich wysłać, ale... No cóż. Zepsułem totalnie. Co nie zmienia jednak faktu, że podoba mi się ten koncept i chciałbym go powtórzyć, więc... No. Gramy jeszcze raz. Tym razem miejmy nadzieję, że trafi na coś innego. Odrzuć wszystkie karty z ręki plus 20 max PZ dla wybranego muru za każdą odrzuconą kartę. Super. Plus 3 zbroje dla wybranego muru na 15 sekund. Okej. I coś tylko nie może atakować wsparcie. Odnawia PZ muru obronnego w ilości różnych ataków. Wow. Wiecie co, nie. Ja jeszcze raz. Musimy to sprawdzić. Tym razem jednak strategia będzie trochę inna. Muszę inwestować mocno, jak widać, w szczury. Okej, pustynia, dobra. Ser. Drugi ser nie. Domek. Tak. Nie stać mi na strażników, super. Ale zaraz będzie mnie stać, więc to nie problem. Dobra, przetasowanie. Czynsz na domek, tak. Garncarstwo, ser. On, to. I zobaczmy, co trafimy. Market. Nie najlepsze, ale dobra, przynajmniej będę miał, wiecie, stary dopływ kart. Stały dopływ, tak. Dobra. Przenieść na market? Nie za bardzo. Wiem, żebym mógł, ale... No akurat market chciałbym, żeby stał wiecznie, wiecie. I spokojnie się aktywował. Każde opóźnienie na aktywację marketu może być... delikatnie ujmując problematyczne. A tak, to może dzięki temu uda mi się zdobyć szybciej wieże, majsterkowanie i inne wszystkie rzeczy. Bo coś mówi, że ta... Powiedzmy, ta strategia na budowanie wieży, która będzie biła milion... jest jak najbardziej odpowiednia i dobra, tylko no. Preria, dom. Dom. Oczywiście, żeby nie było, utrzymuję się w moim planie, czy tam przekonaniu, jak zwał, tak zwał. Odnośnie tego, że domy stawiamy od razu na drugim poziomie, a potem dopiero kolejne. Na tym co prawda tracę jednego szczura za każdą taką inwestycją, ale no. No niestety. Przy okazji fabryka skorpionów. Gdyby mnie jeszcze było na nim stać, to bym może wziął. Już dobra, zobaczymy, może uda mi się zgromadzić zanim się pojawi. Nie, dobra, wyślemy wcześniej. Chciałem sobie na domek, fabrykę już wziąłem. Okej, super. Teraz tylko czekać, aż dom będzie znowu dostępny. Więc to miał na tym? A, dobra, nic takiego już super szczególnego, co bym się teraz mega przydało czy coś. A, aktywował się już dom jeszcze, nie? Dobra. No i przemieszać trzeba. Kolejny dom postawić. Może tylko zarzucimy zboże. Czynsz na ten domek. W sumie nie ma różnicy, na co czynsz narzuca, wiecie. Zawsze przynajmniej mniej strat zasłona. Fajne, dobra, dobra, ale nie. Dom. Szczerze, z tych wszystkich opcji dom najważniejszy. Wcześniej wysłać? Dobra, czemu nie? No jak mówię, fabrykę skorpionów jedną postawię w sumie. Bardziej na wszelki wypadek, niż żeby po prostu coś było. I tym razem postaram się po prostu nie aktywować jej w każdej chwili, kiedy tylko zobaczę, że jest dostępne. Chociaż taki jeden skorpion tutaj na początku mógł nieźle ułatwić rozgrywkę. No w sumie. Taki skorpion między innymi jest trochę lepszy od strażników, pomijając kwestię, że on jest na przodzie. Ale no, pomijając to, to naprawdę jest lepszy od strażników i zaraz mi ten pajkrat umrze. Losowy budynek, umiejętność 300 złota budynek. Super, w moim odczuciu naprawdę super. Idziemy, dostawię ciebie tam jeszcze. Jakieś zlecenie. Slumsy nie, skrzynka. Kamienna skóra, fabryka skorpionów, mógłbym mieć drugi poziom fabryki. Osa, fajne, ale to jeszcze nie wiem, jak zastosować do końca. I 60 złota, nie, no, nie ma nic dobrego. Na kamienną skórę mam za małą armię, co prawda, ale dobra. Nic lepszego tutaj nie ma, więc... Teraz tak, mur obronny, beczka prochu, sklep... Kiepska sytuacja, nie ma tu niczego takiego, co bym szczególnie chciał wziąć. Czyli bierzemy podatek od ziemi.
Zawsze cokolwiek. Ile do skorpiona? 16 sekund, dobra. No to 3 na domek. Ser. I zobaczymy, co trafimy. Sklep z serem. Powiem szczerze, nie. Naprawdę, chciałbym, ale nie. Nie trafiłem na nikogo znowu. Super. Dobra, dawaj to skorpiona. No i teraz kamienna skóra, bo jeśli teraz nie użyję, to ona przepadnie, a tak to przynajmniej cokolwiek będę miał. I dobra, czynsz. Tylko wydawało mi się, że powinienem mieć więcej, ale dobra. Dodatek od ziemi. Usuń kartę, połowa złota, mam mało złota, dobra. Domek albo karty. O, wieża. Zdecydowanie. Żeby nie było, nie postawię jej na pierwszym tym poziomie, dopiero na następnym, ale dobrze, mamy już podstawę do ogarniania dalszych czynności. No hej, handlarz. Podatek od ziemi kolejny i kolejny. Nieźle bym mógł zarabiać, ale ponad to, żebym zarabiał, to raczej nic dobrego z tego nie wyniknie. Dobra, mur. Muszę chociaż jeden mur posiadać. Chciałbym się szczerze ograniczyć chyba do dwóch ze względu na charakterystykę bossa, który tutaj może się trafić. Zresztą sami pamiętacie, jakie to są wredne bossy. Trzeba sobie chociaż jeden, jaki jest wredny. Po tym, jak udało się to ukończyć, chyba to chyba było właśnie tym, jak mu tam jakim teraz no, kupcem? Więc jednak wolałbym, żeby moja armia szybko mogła się poruszać. Kolejny skorpion. Niestety może się okazać potrzebny, żeby uratować sytuację, więc... Dobra. Na drugą stronę. Karta jakaś dobra jest. O, dobra. Jest domek. Jest domek, a domki, jak mówiłem, przydatna sprawa. Aha. Dobra, to rzucimy jeszcze jego na wszelki wypadek. Straż pożarna, katapulta. Straż pożarna, super by była, ale nie stać mnie. Jest jedna kwestia, druga, no nie wiem, czy jednak na pewno to jest dobry pomysł. Okej, więc chałupa. Garncarstwo i teraz tak. Market. Ale mnie nie stać. Dopiero kiedy będzie mnie stać, to zobaczę marketa. Bo jak zapewne pamiętacie, market po otworzeniu i zamknięciu się włączy tak całkowicie, więc no. Marketa otwiera się wtedy, kiedy ma się kasę. Na marketa. Dobra. Szczyloj, skorpion. Szczyloj. Znowu po tej stronie, więc tak i co? Przydatny, ale czy wiem. Dobra. Teraz już wiem, że nie. Tu co znowu? Jeden zbroi, dwa poziom przywódcy minus jeden jaszczurów. Dobra. Jeden zbroi może nie jest najlepszym wyborem, ale no. Przynajmniej mamy coś, co jest konsekwentne przez całą rozgrywkę. Takie jedno obrażenie dużo niby w teorii nie zmienia, w praktyce może uratować życie. Oczywiście mogą wziąć 3 domy, ale wolę doradcę. Szczerze, 3 domy byłyby lepszym wyborem w tym momencie, tak patrzę na tego, którego dostałem. Teraz tak, tasujemy zboże. No i cóż. Mur niestety pada już, przez to, że tak późno zareagowałem i w ogóle. Mur padnie, co przynajmniej mamy już podstawę. Szybko się go odbuduje, a tutaj już można postawić spokojnie wieżę. Domek, usuń kartę, domek oczywiście. Idziecie tam. Jeszcze jednego tutaj dostawię na wszelki wypadek. Kolejne jakieś wydarzenie? Okej. Okay. Dobra. Zarobię przynajmniej cokolwiek. 300. Nie ukrywam, naprawdę się to przyda w tym momencie.
Teraz tak. Handlarz. Wieża. Dobrze. Mur. Dobrze. Bardzo nawet dobrze bym powiedział. Nie stać mi za dużo, ale zobaczmy, co trafię. Fabryka skorpionów i... balista. Szczerze postawiam tutaj. Wiem, że nie jest to może mądre, bo tu już mam wieżę i w ogóle, ale... trafiła się balista. Jest naprawdę porządny budynek. Ale gdzieś mam po części zbankrutować, przez co to wolę być przygotowanym. Oczywiście jedną kartkę odstępu zrobię na skład amunicji na wszelki wypadek. Ale no, rozumiecie. A nie, nie mogę. Dobra, skład amunicji będzie gdzie indziej w takim wypadku. Dobra, to oni niech już dochodzą tam. Ten jeden idzie tu, na wszelki wypadek. Teraz jaka karta? Fabryka skorpionów, niszczycia? Nie wiem do końca, jak to działa. Ale może warto byłoby się tym zainteresować. Chociaż dobra, nie. Na razie niech będzie dom. Minus 4 podatku, minus 2 mieszczury. Szczerze, to minus 2 mieszczury nie jest to może najmądrzejsze, ale okej. Mam trochę tych... jak to się nazywa? No domów jeszcze, więc jakoś sobie poradzę. Kasy nie ma. Problemy są. Standard. Przestawiać kolejny raz to samo, czyli wiecie, mur. Ale najpierw niech armia przejdzie. Tak, jeszcze jednego takiego mogę dostawić. Doradca, minus jeden atak. Mam skorpiony, niech będzie. Co to jest? Mogło być lepiej, dobra, jakieś wydarzenie. Doradca od budynków, umiejętności komunicznego od budynków. I to był dobry... to był dobry ruch, dobra decyzja, naprawdę. Szczerze to. Tam dostawiam, ale no. Czuję, że nadal jest to dosyć dobrze przygotowana obrona. Właśnie, mam trochę kasy, to może zobaczę, co ma w końcu market. To nie jest dobrym wyborem, więc wezmę. Daję trochę szczurów, a potem dobieram więcej kart. No i w sumie zarabiam więcej i szybciej chyba niż nawet ze zboża. Jest jakiś skorpion dostępny? Jest, dobra, to dostawię na wszelki wypadek jeszcze jednego. Teraz to można odrzucić, zobaczyć, co się trafi. Wilczy dół, dobra. Wilczy dół postawię tu. No w sumie tak. Też pożarną. Dobra, jedną mogę postawić. Okej. Ekspansja. To jest 2 domy, 1 mur. Legendarne karty jakieś fajne, gildia budowniczych. Rozbudowa, czyli mógłbym stawiać pierwszopoziomowe i potem by coś się ulepszało. Dobra. Nie jest to może najlepszy wybór, ale czemu nie? I zaczynałem się łasicę. Czy co to tutaj jest, bo wiecie, nie znam się na nazwach konkretnie, jak, gdzie kto jest. Więc no niestety. Ser. Ważenie. Tego sera nie ma co używać. Cześć, handlarz. Masz coś dobrego? Wieża. I mur. Obrona cywilna i inne takie rzeczy, nie. Dobra. Jest sytuacja, jaka jest. Tutaj prawie armii nie ma. Co prawda... dochodzą tutaj ktoś? Nie, nie idzie. Czy idzie, bo już nie wiem. A dobra, idą. Ale no, kontynuując, jest sytuacja, jaka jest, więc jednak wolałbym już to ulepszyć na drugi poziom, chociażby miał gildię budowniczych, więc nawet nie wiem, czy to będzie potrzebne.
Ale pozwólcie, że tą jedną wieżę właśnie, no, będę musiał w ten sposób. I teraz tak, ile tu mają już skorpionów? Jednego, ale mają pięciu takich, tak. To będą cztery skorpiony. Prawda, zanim dojdą, trochę czasu minie, ale no. Przetasowanie. Klony ulepszyć. I zobaczymy, jak to zadziała. Po prostu ustawiam to na budynek i ten budynek co jakiś czas też strzela, okej. Okej, znowu z tej strony idzie, to ulepszymy, bo to przy okazji naprawi. Wizyta, aha. Straż pożarnej drugiej nie potrzeba. Domek. Zdecydowanie domek. To... sytuacja jaka, giermek, o. Ciężko będzie mi go użyć, ale dobra. Zawsze będę miał jakąś elitarną kartę na wszelki wypadek. Garncarstwo i to tyle w sumie. Teraz ostatnie, co mi zostało, to zarobić na gildię budowniczych. Wiecie, postawić ją i wtedy już będę mógł ulepszać wszystko, jak się patrzy. Dobra. Mam już 36 minut. Do ewentualnej porażki pewnie jeszcze daleko. O, market. No, pozwól markiecie, że poczekam trochę. Najpierw chcę gildię budowlańców postawić w raz porządnie. Piękna gildia budowlańców, którą potem też będę mógł ulepszyć. I tak, zboże, ser, to nie ma co. Kamienna skóra, domek, trochę złota. Niech będzie kamienna skóra. Dobra, czynsz niech będzie póki co na balistę. Zostawię jednego tutaj na wszelki wypadek. Mam trochę kasy, mam. Więc niby mógłbym zobaczyć markietę, ale jeszcze nie. Dobra. Teraz już mogę. Za stołowe jest tajemniczy, jak to się nazywa. Co to chciałem? Jest tajemnicza jednostka, zobaczymy, co to. Szpikinier. Liczyłem, no też wiecie, że dostaniemy Majsterkowicza. Albo tego specjal na amunicji, czegoś tak. No cóż. Dobra, dawaj, tato. Powiem szczerze, nawet jeśli będzie jakiś delikatny problem, to sądzę, że to było coś wielkiego, z czym sobie nie poradzą. Więc dobra. Dobra, market ulepszamy. Teraz co 80 sekund będę kupować karty tam. To z tego, że w sumie nawet teraz nie mam jak kupować za często. Dobra, będzie szybciej. Będzie. Tak, już się plączę. Dobrze, co my tu mamy? Wybierz pomiędzy murem obronnym, domem, wieżą stręczą, czyli dwie kopie wybranej karty. O, oczywiście. Teraz już wiem, co trzeba będzie zrobić. I czuję, że właśnie udało się osiągnąć po części to, co chciałem. Ale zanim coś, to szczelnica. No niestety, będę trzeba chyba dostawić jeszcze więcej później tego wszystkiego. Ale no, dwie wieże są. I teraz jeszcze wieża tutaj na wszelki wypadek. Później się udałoby mi się jakąś rozbiórkę zdobyć, czy co to tam jest, to może bym coś tutaj zmienił, ale no, to przez jakiś czas, o. Przydałoby się. Nie mam pewnie na to miejsca, ale jeszcze przydałoby się i to bardzo. A nie mam! Czemu nie mam kasy? Dobra, jest. Mam niszczyciela. Mam niszczyciela. A to bardzo dobrze. Uwierzcie, taki niszczyciel pozwoli nam zmienić po prostu konstrukcję wszystkiego, przestawiać budynki i w ogóle można ten kamień wsunąć. Możemy przywódcy kości wszystkich budynków. Losowy epicki budynek. Super. Miejsca nie mam, więc chyba trzeba będzie jednak postawić więcej tych wszystkich murów. Czy będą trzy mury chyba jednak. Będę mógł mocno ulepszyć mur. Dobra, zobaczmy teraz, co mamy.
500 amunicji. Dobra. Jakiś domek gdzieś, coś do ulepszenia, a nie ma miejsca za bardzo. Teraz muszę niszczyciela postawić, więc wiecie, zanim jakieś domy czy cokolwiek, to musi być niszczyciel. Dobra, teraz mogę już domek postawić. Ale zanim to oczywiście, tak... A nie, ten domek na razie nie. Dobra, ser. Zboże też niech będzie, w sumie to niech nie zmieni. Zobaczymy, jak sobie radzą tutaj. Ten też jest dobrze. Dobra. Bosu teraz idzie. Niedobrze. O, kamienna skóra, dobra. Skoro idzie bosu, to... No. To powinno znacznie pomóc. Może dostawię jednego skorpiona, czemu nie? W szczególności, że mam paru wolnych myszczurów, a jeszcze jeden niech będzie taki tutaj. Nie wiem po co, ale no, będzie. I chodź te przeciwniki. Dobra, a jak tam mur się trzyma? W miarę, ale obrona cywilna i tak na wieżę. Dobra, pieniędzy dużo, czyli market. Jest coś ciekawego? O, murek. Zdecydowanie, jeśli gdzieś mamy murek rozstawiać, to... Szczerze tutaj. Jest niby jakaś obrona przygotowana i w ogóle, ale no... Chociaż... Fajne. Strażnik, szczelnica jeszcze dodatkowa. Wiecie co, no super są tej rzeczy, ale... Jeszcze więcej podatków. Teraz też mam tyle złota, że nie będę się przejmować o nic w tej kwestii, więc no. Dobra, tu jeszcze jest drewniany mur, tam jest kamienny, więc lepiej będzie w ten sposób to zrobić. Oczywiście, żeby nie było tutaj, zaraz też zostawimy wieżę i w ogóle, ale no. Hej, handlarz. No. Widzę, że się rozumiemy i to nawet... Bez mówienia, czego potrzebuję. Teraz tak, proszę. Oczywiście wieża. Żeby tu było cokolwiek. Teraz tak, kamieniarstwo. Nie. Postawiłbym już też tu mur, ale... Dobra, powiedzmy, że od razu ukamieniuję ten mur. Postawię tu. Teraz może zobaczymy, czy da się kamienia usunąć, czy nie. Jeśli nie, to kiepsko. Jeśli tak, to super. Ja mogę kamienie usuwać nim, dobra. Warto wiedzieć. Dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Ja budowlęctwo jest gotowa? Jeszcze nie. Wow. Naprawdę dobrze mi to wychodzi. Odcinek w sumie strasznie się dłuży, to wiecie co? Może będę zmuszony nawet... fajne, ale nie... Lepiej zaczynajmy usuwać sery. Bo 9 na 2. A, dobra, chyba to listę będę zmuszony zrobić. Chociaż... Nie jestem zwolennikiem podzielenia takiego, bo nie wiem, ile to będzie trwało, wiecie, też w momencie przegram i takie tam inne kwestie. No dobra, tu gdzieś stał dom? Nie stał, ale mam miejsca trochę. No i jeszcze co? Dobra. Plus 30. 780. Nieźle. Pojedynczą wieżę teraz. Właśnie, market. Gildia budowniczych. Drogie, ale bym mógł ulepszyć gildię przy użyciu gildii. Oj, kolejny murek. Dobra. Jedna rzecz. Gildia. Zdecydowanie, jeśli gildia będzie na drugim poziomie, będzie szybciej produkować.
tym samym będzie łatwiej ze wszystkim pozostałym. O! Dobra, sytuacja wymaga ode mnie jednak polepszenia teraz tutaj tego. Bo nie wiem, czy by wiecie, nie wiem, czy by sobie poradzili z pierwszą poziomową i teraz tak ważenie i zobaczmy, co mi się trafi. Młyn wodny, łowisko i dom. Dobra, powiedzmy, że już postawię ten dom. Jeszcze? To 20 sekund. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy się skróciło, czy nie. Wilczy dół, czy że zasadzka. Dobra, niech będzie zasadzka. Nie jest to może najlepsza, ale przynajmniej cokolwiek będzie przydatnego. Przetasować, tak. Co za amunicji. Powiedzmy, że tutaj pójdzie. Bo jednak no. Tutaj nadal nie mam za bardzo rozbudowanego tego w żadną stronę, nic. Tam będzie jeszcze dużo pola do tego. Jajko. Wow. Czy ja w tej grze zdobędę wszystkie jakieś te takie, że tak nazwę, super karty? Limitowane 5000 plus do potęgi. Wow. Będę miał i szczura klewskiego i... Nie pamiętam, jak się nazywa, czy Grex, czy jakoś tak, ale ogólnie no wielką gęsią kaczkę, czy co to tam jest. Sytuacja opanowana i to nawet bardzo, po co? Dobra, usuń kartę. Oczywiście serek. Potem zboże. Nie mamy cię do wzięcia, więc dobrze. Pandasz? Masz coś dla mnie? No oczywiście, że masz. Jeszcze skład amunicji. Dobra. Go postawimy tutaj, powiem szczerze. Tu i jeszcze tu jedną wieżę i będzie spokój. Czynsz mogę postawić na obecny moment na co? A, niech będzie na wieżę. Gorzej, jeśli to będzie ten boss, który wiecie, zmienia strony. Teraz tak. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego to robię w takim momencie, co jest to w sumie zabieg, powiedzmy, celowy. To po prostu, żeby bossu, jakikolwiek by był, nie był, przyszedł i to rozwalił. A jak już to zrobi, po prostu później, jak się skończy fala, to tylko na spokojnie to odbuduje i będzie, wiecie, dobrze. Oczywiście, żeby nie było, postawię tu jakieś rzeczy, żeby to było jak najbardziej opóźnić. A poza może przemianą murów kamiennie. Dobra, coś tutaj mamy porządnego tym razem? Szczerze, mur. Muszę po prostu zmieniać wszystkie w kamienne na wszelki wypadek, więc no. Jak widać, sobie poradzę z tym wszystkim. Jeszcze na wszelki wypadek. Standardowa procedura dostawiania skorpionów. Ale no, jak widzicie, nie powinno być problemów. Tutaj tym bardziej. Mogę już chyba starczy tych skorpionów, by zacząć ich dostawiać tam. Swoją drogą, to jest chyba mocno bezużyteczny boss, tak szczerze, jeśli, no, jeśli w miarę szybko się je tych, o, usuwa. Tak, bo on sam w sobie stoi i nic nie robi. Widzicie co? Szczurów, czas przetasowania, zdobycie podatku. Szczerze mi szczury fajnie. Dobra. Niech będą mnie szczury. Okej. Kamieniujemy mura. No. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, czy uda mi się to wszystko idealnie przygotować.
postawię tu potem wieżę. Co szczerze mógłbym dać? Nawet tutaj. Okej, specy tam nic chodzi się do tutaj. Tak. Niech to już sobie leci. Podostawać, wiecie, więcej tego wszystkiego. Oni jednak szybko to wyniszczą, te mury. Tam widać, kilku ich jest tam. No, mury prawie padły. Więc tak. Płomień. To mogę postawić. Dobra. A przy okazji market. Jest coś porządnego? Nie, więc wezmę co? Nie jest to może dobry wybór, ale niech będzie. Okej, co tu? Dobra. No, sytuacja nie jest ciekawa, więc musimy ulepszyć teraz wszystko, co się da. I ze względu na to, gdzie jest sytuacja, to muszę już szykować szybko jajo i inne rzeczy. Czynsz niech pójdzie póki co na wieżyczkę. I nie ukrywam, przydałby mi się majsterkowicz to bardzo. Wiecie, bym naprawił szybko. Ale nie, oczywiście go nie trafię. Giermek, niech ta się szykuje. Co prawda pewnie mi padnie, zanim będzie gotowy. Trzeba. Okej. Niech nas ciągają, tutaj będzie płomień. Tak, żeby szybciej się ich pozbyć. Zaczyna, moje skorpiony nawet nie dadzą rady przestrzelić się przez jednego, a oni tak po prostu je eliminują. Domek albo jakaś karta. Szczerze, żelazna płyta może być ratunkiem jeszcze na tą sytuację. W amunicji, park mogę póki co zarzucić jeszcze tu. Jest okazja, trzeba szybko rzucać. No i niestety muszę go już zaprosić teraz. A, tu ten co zmienia strony. Niedobrze. Jesteś tutaj w ogóle? O, no dobra. Było tajemnicze wojsko. Balista, dobrze. I tajemnicze wojsko. Specy tam z kolejny, okej. Nie zapowiadasz to zbyt ciekawie, ale... Ulepsz kartę, przetransformuj mój w legendarną, nie ulepsz. On teraz to daje plus 2. Dobra, to działa jak? 5 zbroi. Broń cywilna, 8 obrażeń. Ojeju. Wiecie co, ze wszystkich rzeczy chyba tylko już specjalna amunicja mogą mi pomóc przetrwać to. Więcej złota, nie. Ekspansja, nie. Ulepsz kartę, tak, tak, ulepsz. Kolejnego specy trzeba ulepszyć. Trafi. Wyrzut nie pnączy. Dać płomieni. Tego trzeba. Ja teraz 150%, okej. Okay. Talię mam teraz, powiem szczerze, chyba za dużo. Jest jeszcze nadzieja. Dziecku, trzeba przygotować po prostu dobrą obronę.
Bronię do mnie złoto. Pomimo że już nawet mnie nie interesują jakieś kamienne skóry, inne magiczne efekty. Zatrudni losowego doradcę. Okej, okay, może być. Sprawnik. Ogniaszczym? No nie, no. Jelciutny Majsterkowicza. Tylko on może mi uratować sprawy i sytuację i w ogóle życie. Sytuacja jak to wygląda? Dobra, tu mamy dużo speców. Tu nie ma nikogo, więc jednak po tej stronie trzeba by dorzucić. Oczywiście, czemu miałoby to się aktywować tak jak powinno? Lepiej po prostu niech się nie aktywuje w ogóle. Pasować, aha, tak, tak. Kawaler tam, garncarstwo, co się w ogóle tutaj dzieje się? Dobra. Jakimś to się udało. Usuń kartę, dobra, kolejny ser, usunąć, szybko usunąć. Idziecie tam nawet z kawalerem, trudno, jeśli mi padnie, to padnie. Teraz specyka misji, super. Teraz sobie spokojna. Chyba to dużo tak szaleje w ogóle, ale dobra. Wy to widzicie? Udało się. Mam Majsterkowicza. Mam nadzieję, właśnie jakieś wydarzenie, tylko szybko. Aha. Choroba skóry? Aha. Czyli zdobądź kamienną skórę albo szukaj lekarstwa. Choroba skóry. Żołnierze na warcie mają skórę spękaną od suchej pogody. Wysłaliśmy zwiadowcę na poszukiwanie lekarstwa, ale od... to powinna być przerwa. Ale od dawna nie słyszeliśmy od niego żadnej wiadomości. Ach, tu jest. Ser, dobre wieści. Rozpuściłem plotkę, że sucha skóra utwardza się i w ten sposób nas ochrania. Żołnierze w to uwierzyli. Naprawdę musimy szukać dla nich lekarstwa? Oczywiście, że nie. I tu mam właśnie kamienna skóra. Albo szukaj lekarstwa. Oczywiście, że nie. Niech będzie po prostu... Wiecie, co i tak różnicy mnie robi wielkiej. Więc no... nie, na razie tego nie będę. Tak. A, to ten dwustronny, to trzeba szybko postawić Majsterkowicza. Niech po prostu naprawia. Karex, okej, czy to był Karex. Już nie pamiętam jak się nazywała ta karta, ale no mamy Karexa. To potęga nad potęgami. Teraz tylko, gdyby udało mi się zdobyć klasztor, by go tak rozstawić, wiecie. Bym miał spokój przynajmniej już od tego jak to się nazywa. Od różnych kwestii. Dobra, co my tu mamy? Mi 20% kosztów wszystkich kart ekonomii, nie. Ulepsz kartę. Karex po ulepszeniu będzie miał 500 więcej życia. Ale Majsterkowicz będzie szybciej naprawiał? Nie, no. Szczerze, Karexa ulepszę. Tutaj atakują. Tu wy macie akurat twardy, chcecie jeszcze jednego Majsterkowicza i Karexa. Oraz kamienną skórę. Tutaj specjal amunicji jest koniecznie potrzebny, tak. Wiadomo co mnie czeka, więc pora rozbudowywać wszystko, co tylko mamy. Dobra, jeden taki tutaj. Jeden taki tam. Tak, obrona cywilna i tak dalej, to się przyda, więc pozwólcie tylko, że zrobię tak i tak. Wiecie, już tylko na przygotowanie i nawet już mocy specjalnej przywódcy nie muszę używać. By nie czuję, żeby to miało sens wielki. Na wszelki wypadek jeszcze co? Tak, specjalnicy mają ich trzech, tutaj mają dwóch, to jeszcze jeden. Jeszcze nic nie ma, to park, oczywiście ważenie, tak, zboże, cokolwiek by to miało być, po prostu bierta. O. Elitarna armia ochotnicza, więcej szczurów, dobra.
Spichlerz, biblioteka, kości. Dobra, kości jeszcze zaakceptuję. Bardzo dobra karta. Dobrze. Czynsz niech padnie na domek, bo w sumie to teraz wielkie różnicy nie robi. Jeden taki tutaj. Mam dwie zasadzki, co prawda, ale nie. Przetasuję nawet przedwcześnie. Majsterkowy to jest tutaj koniecznie potrzebny, chociaż jeden. Wiecie, musimy po prostu naprawić ten mur czym prędzej. Mam jeszcze jedną kartę majsterkowicza swoją drogą, czy tylko jedną? Chyba tylko jedną. No niestety. Ale dobra, gotówki mam na tyle dużo, że to nie jest problem, żeby po prostu nawet trochę tego poaktywować i na zasadzie, wiecie, przetasowywania za kasę. W ten sposób przynajmniej mam pewność, że szybciej majsterkowiczów zdobędę. Dobra, podpalenie. Żelazna płyta, tak na wszelki wypadek. Przetasowanie nawet przedwcześnie. Dobra. A, ja tu mam już czterech, to jeszcze. Tak, jedno tutaj. Tak, kości, park. Znowu, bo nie mam co zrobić ze swoim wszystkim. To, podatek od ziemi, tak, zasadzka, tak, super. Jakby to miało coś zmienić. Zmajsterkowicz, super. Specjalna amunicja, tak. I tutaj. Dobra, zasadzka, podpalenie, tak. Traci całe złoto, traci połowę złota, większość budynków zostaje zniszczona. Ojeju. Tracisz połowę złota, jak już będzie. Niestety musiałem. Mówię szczerze, musiałem, bo gdybym stracił całe złoto, to już by nie było na pewno dla nas nadziei. Dobra. Wiecie co, niestety nie ma sensu bronić tego muru, on padnie zanim będzie w ogóle okazja. Nieźle go tak odbudował, to mogę mu przyznać, ale no. Na razie cofnijcie się proszę do tego. Wiem, że no, może to być głupota, ale uwierzcie mi ludzie, ja wiem co ja robię. Dobra, czynsz niech pójdzie tym razem na chałupę, dobra. Tutaj mają Kareksa w sumie, to niech będzie tu. Znaczy niech tutaj puszczam, wiecie, do swobodnego niszczenia, coś takiego trochę to utrudnie. Niech się nie cieszą, że mają nie wiadomo jak łatwo. I powiem tutaj, jeśli to przetrwa, to będę zaskoczony. A nie wiem, czemu zapowiada się, że to może przetrwać. Hej! Co ludzie? To się stało. Mamy ostateczne starcie. To zobaczmy, od której strony nadciąga. Dobra, od tej. Ale żeby nie było, wiecie co, nie będę przekładał armii, bo ona będzie uciekała na wszystkie strony. Gdzie wy co widzicie? Okej. Ale serio ludzie, czy wy to widzicie? Czy wy widzieliście, jak ona szybko pada? Ja coś kucerzem narobił. Wow. To było co najmniej łatwe. I wiem, że mogę kliknąć panu i dalej robić achievementy za jeszcze więcej fali w ogóle, ale wiecie co ludzie? Ja bym z chęcią to zrobił, ale jestem już wykończony po dzisiejszej rozgrywce. Tak więc udało się. Kolejny przywódca zaliczony. No i mamy achievement za pierwsze w ogóle ukończenie budowniczym. Ever. No tak, taka prawda, nigdy nie udało mi się nim przejść, a teraz nagle strategia podbudowanie wież i okazała się zwycięska. No, ale scenkę to wszyscy znają, więc nawet nie ma co. Po prostu okej. Kolejny zaliczony. I to już na Pollution 5, więc no. Mamy już trzech, czy czterech nawet, którym trzeba będzie dawać więcej. Którą tu mamy? Technik. Minus jeden czas produkcji dla wszystkich budynków, kiedykolwiek używasz karty. Nawet. 100% maksymalnych przez wszystkich murów obronnych. Super. Powiem wam szczerze, że to jest super, to będę musiał mieć często, jeśli będę jeszcze kiedyś grał. Ale cóż, no. Patrzcie, no jakie to piękne. Na wybrzeżu nikt. Tutaj generał, a tutaj już
kupiec i budowniczy. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo może uda się naprawdę wszystkim przejść wszystko. Mam ponad godzinę materiału, nie wiem, czy ktokolwiek to obejrzy, ale... W sumie to samo za siebie mówi, jaki sukces odniosłem. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Teraz tylko tak na szybko następna rozgrywka. Szaman. No i na obecnym to tyle. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, bo ja jestem niezmiernie zadowolony z tego i w ogóle. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.